Dwóch strażaków, którzy ucierpieli podczas akcji ratowniczej w Poznaniu, trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do tragicznego pożaru kamienicy w Poznaniu doszło w nocy z soboty na niedzielę. Podczas akcji zginęło dwóch strażaków. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Paweł Jędrusik. Do Siemianowic Śląskich trafiło dwóch strażaków w wieku 42 i 43 lat. Mają poparzone głównie twarz i ręce. W szpitalu spędzą najprawdopodobniej kilkanaście dni. Przywieziono ich wczoraj. W stanie ogólnym stabilnym. Oparzenia, które zostały u nich stwierdzone na dzień dzisiejszy, nie wymagają leczenia operacyjnego. Wczoraj już po przyjęciu byli poddani z powodu oparzeń leczeniu w komorze hiperbarycznej. To leczenie będzie dalej utrzymywane. Sporo pracy będą mieli też psychologowie. W takim razie to trzeba sobie zdać sprawę z jednej, że ta trauma będzie i to będzie dość długo trwało. Tak samo jak wszyscy koledzy, którzy brali udział w akcji. To jest wymagający zawód i na pewno ta trauma u nich zostanie. Także tu też są objęci opieką naszego psychologa. Przypomnijmy, podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w jednym z budynków w Poznaniu doszło do wybuchu, najprawdopodobniej w piwnicy. Zginęło dwóch strażaków w wieku 33 i 34 lat. W niedzielę w całym kraju przy komendach straży zawyły syreny, aby uczcić pamięć o zmarłych. To nas uświadamia i pokazuje, z jakimi możemy się spotkać sytuacjami i faktycznie to zagrożenie życia, zdrowia dla nas, dla osób postronnych cały czas jest, zdarza się. Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu podczas akcji. Niewykluczone, że były to niebezpieczne substancje przechowywane w piwnicy. Mimo, że nie wolno tego robić, na co uczulają spółdzielnie mieszkaniowe w całym kraju. W piwnicach nie wolno przetrzymywać materiałów niebezpiecznych, różnego rodzaju paliwa, wszelkiego rodzaju jakieś tam rzeczy, które mogłyby spowodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno również przetrzymywać akumulatorów i innych tego typu rzeczy. My o tym mieszkańcom cały czas przypominamy. Spółdzielnie mają jednak związane ręce, bo nie mają możliwości kontrolowania piwnic mieszkańców.